Centrum Nauki Kopernik i Polskiej Akademii Nauk, w którym dzielimy się, to znaczy nasi eksperci z Polskiej Akademii Nauk i ogólnie naukowcy dzielą się wiedzą na temat pandemii, wirusa, SARS-CoV-2, choroby COVID-19 i tak dalej. Ja nazywam się Paweł Kolanowski, pracuję w Centrum Nauki Kopernik i poprowadzę dzisiejsze spotkanie. Spotkanie ma formułę Q&A, czyli po wprowadzeniu przez naszego eksperta do tematu oddamy głos naszym uczestnikom, słuchaczom i widzom. Więc zachęcamy już teraz do zadawania pytań panu profesorowi, który będzie dzisiejszym gościem naszym, jest ekspertem. I tylko przypomnę, że obowiązują pewne zasady, tak, uczestnictwa w naszym spotkaniu. Tutaj jest wyświetlone, są te punkty, czyli że pytania można zadawać na czacie, na YouTubie i my te pytania przekażemy ekspertowi, który odpowie na nie w czasie i w ramach tego spotkania, a nie bezpośrednio na czacie, czyli prosimy jak najwięcej pytań zadawać, żeby one były też zgodne z tematem i specjalnością naszego eksperta, a wtedy jest duża szansa, jeżeli tych pytań będzie odpowiednia liczba, żeby pan profesor je usłyszał i odpowiedział. No i punkt czwarty to oczywista sprawa, żeby zachowywać się kulturalnie, nie trollować, nie spamować, nie hejtować, bo takie wpisy będą usuwane, a w każdym razie no, nie będą jakby brane pod uwagę, więc proszę sobie darować. Także mogę przejść już do przedstawienia dzisiejszego gościa. Jest nim pan profesor Krzysztof Tomasiewicz. Pan profesor jest lekarzem zakaźnikiem, specjalistą właśnie od chorób zakaźnych i kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. A od zeszłego roku jest również kierownikiem zespołu prowadzącego badania kliniczne nad lekiem na COVID-19. A to jest to właśnie, o czym dzisiaj będziemy mówić. Taki jest temat dzisiejszego spotkania. Więc powtórzę jeszcze raz. Naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Tomasiewicz. Może pan profesor się już pokaże nam i opowie o tym, co robi od miesięcy już, czyli no, poszukuje leku na COVID. Nie tylko szczepionka, ale także lek. Także już oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję i zapraszam do słuchania. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Będę mógł się podzielić pewnymi informacjami. Ja przyjąłem to zaproszenie, to zadanie, jakie zostało mi zadane w poszukiwaniu, tak jak sama nazwa mówi, dzisiejszego spotkania, poszukiwaniu leku na COVID-19 w sposób troszkę szerszy. Także druga część mojego wystąpienia będzie oczywiście poświęcona temu, co robimy, czyli projektowi swoistej immunoglobuliny. Natomiast żebyśmy do niej doszli, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy w tym momencie, ja muszę państwu zrobić krótki przegląd tego, co tak naprawdę się dzieje w tej chwili na świecie, dlatego że to jak gdyby pokaże nam, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o leczenie COVID-19. Zresztą leczenie COVID-19 jest pojęciem, bardzo bym powiedział, troszeczkę takim zbyt szerokim, dlatego że COVID-19 to jest choroba i jak państwo wiecie, zapewne ten slajd, który państwu w tej chwili pokazuję, znacie do znudzenia, ale sama choroba składa się z kilku stadiów, które kompletnie się od siebie różnią. A więc mamy to stadium pierwsze, które jest stadium wirusowym, czy replikacji wirusowej, jest stadium drugie również jeszcze, natomiast od stadium trzeciego do stadium czwartego mamy oczywiście odpowiedź zapalną organizmu. A więc to jest, mając na uwadze i przed oczami ten obrazek, a więc tą patogenezę podaną w sposób bardzo krótki, będziemy wiedzieli, o czym rozmawiamy, jeżeli chodzi o leczenie, dlatego że leczenie przeciwwirusowe będzie miało sens w pierwszych dwóch fazach. Jeżeli chodzi o fazę drugą, trzecią, mówimy o leczeniu przeciwzapalnym, czy leczeniu tego, co tak naprawdę się dzieje w organizmie. O tym pewnie będę mówił najmniej, dlatego że musielibyśmy dotknąć mnóstwa rzeczy, na które nie mamy w tym momencie absolutnie czasu.
Żeby to bardziej jeszcze skomplikować, to oczywiście musimy głębiej troszkę wejść w immunologię tego, co się dzieje w zakażeniu SARS-CoV-2. Ja tutaj po pierwsze nie czuję się aż takim specjalistą, żeby na ten temat mówić w tak dużych szczegółach, a po drugie nie mamy przede wszystkim na to czasu, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zakażenie COVID-19, zakażenie SARS-CoV-2 uruchamia pewne mechanizmy, uruchamia pewną odpowiedź immunologiczną. Początkowo jest to pewna gra między wirusem a receptorem. Wiadomo, że tym receptorem jest ACE2. Później jest ta dysregulacja układu renina-angiotensyna-aldosteron. Ale później tak naprawdę co się dzieje, to dochodzi do zakażenia komórek śródbłonka. I to zakażenie komórek śródbłonka tak naprawdę odgrywa kluczową rolę, uruchamiając całą kaskadę zdarzeń, które ostatecznie, przepraszam bardzo, tu mamy chyba jeden slajd nam uciekł, które ostatecznie prowadzi przede wszystkim do burzy cytokinowej, a więc to, co odpowiada za tak naprawdę to, co się dzieje w organizmie chorego już pacjenta, ciężko chorego pacjenta, ale przede wszystkim także pewne zjawiska w zakresie układu krzepnięcia. To jest absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o postępowanie później z tym pacjentem. Proszę Państwa, to taki ogólny zarys, który oczywiście ma służyć temu, że ja Państwu chcę powiedzieć przede wszystkim o działaniu przeciwwirusowym, o tym działaniu, które my analizujemy, które my chcemy zbadać i czemu służyć ma stworzenie czy opracowanie tego leku. Leku, no ja wiem, że niektórzy trochę burzą się, no bo to jest swoista immunoglobulina, a więc no pytanie, czy lek? No pewnie tak, można to sobie nazwać, ale to już taka dyskusja stricte akademicka w tym momencie. Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy sobie na to, co możemy zrobić, jeżeli chodzi o działanie na wirusa SARS-CoV-2, to mamy przeróżne tutaj modele, przeróżne możliwości. No oczywiście wspomnę i powiem kilka słów na temat terapii osoczem ozdrowieńców, dlatego że nas, zakaźników, nie trzeba przekonywać do tego, że taka terapia ma podstawy teoretyczne, jak również ma długą historię, jeżeli chodzi o praktykę kliniczną. Druga koncepcja leczenia to są przeciwciała monoklonalne, o tym za chwileczkę powiem jeszcze. Trzecia to są leki przeciwwirusowe i tu mamy największy problem, dlatego że my tak naprawdę nie mamy stricte leku przeciwwirusowego, albo inaczej mówiąc, mamy mnóstwo leków przeciwwirusowych, które potencjalnie, zwłaszcza in vitro, mają działanie na wirusa SARS-CoV-2, natomiast niestety poległy, mówiąc nieładnie, w badaniach klinicznych, one nie wykazały swojej skuteczności. Tu macie Państwo przykład lopinawiru, fawipirawiru, można by tu jeszcze mówić wiele. Tak naprawdę poza remdesivirem, który wykazał skuteczność w pewnej grupie pacjentów, to tych leków takich stricte przeciwwirusowych raczej nie mamy. Oczywiście mamy również nanocząstki, mamy inne elementy wpływania na układ immunologiczny. Są pewne strategie oparte na komórkach T. Oczywiście to też jest bardzo szeroki temat, który mam wrażenie w przypadku COVID-19, w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 nie do końca jest zgłębiony. Natomiast my wiemy doskonale, że z różnych dziedzin medycyny, że takie leczenie być może byłoby tutaj właściwe, aczkolwiek jeżeli spojrzymy sobie, jeżeli ktoś śledzi losy CAR-T, to wie, że to jest tak naprawdę dostępne tylko dla pewnego wybranego niewielkiego grona pacjentów, więc absolutnie przy tej skali zjawiska wydaje się mało prawdopodobne. Oczywiście mamy również te strategie oparte na przeciwciałach. Tutaj mamy przykład palivizumabu, który jest przeciwciałem monoklonalnym przeciwko wirusowi RSV. Te doświadczenia są całkiem niezłe z tym, ale również i tak naprawdę w tym kierunku to myślenie przez pewien moment szło, jeżeli chodzi o postępowanie terapeutyczne. A więc, proszę Państwa, przeciwciała monoklonalne, no mówiąc bardzo ogólnie, jak to działa? No działa to w ten sposób, że te przeciwciała się łączą ze swoim celem, z receptorem i po połączeniu po prostu blokują czy unieszkodliwiają tego wirusa. I tutaj podaję przykład przeciwciał monoklonalnych, które były jedne z pierwszych, a może najbardziej rozwiniętych, jeżeli chodzi o próby kliniczne, mianowicie bamlanivimab. Ale niestety, tak jak Państwo widzicie w tym podsumowaniu, w tej informacji, tak naprawdę, która została zamieszczona w
kilku artykułach poświęconych temu lekowi, temu przeciwciału, niestety wykazał brak skuteczności w badaniach klinicznych u pacjentów hospitalizowanych. To jest przeciwciało, które gdzieś tam jest wykorzystywane w dalszym ciągu, przynajmniej są próby wykorzystania w opiece przedszpitalnej, ale tak naprawdę jego losy na razie są, że tak powiem, zawieszeni. Natomiast mamy drugie przeciwciało, a w zasadzie dwa przeciwciała, które zostały ostatnio zarejestrowane przez FDA i przez EMA. To jest preparat, no ja zazwyczaj nie podaję nazwy leków, ale mamy tutaj konkretny preparat, Ronapreve. Natomiast zawiera on dwie substancje, a więc dwa przeciwciała monoklonalne, casirivimab i imdevimibab, które są przeciwciałami neutralizującymi klasy IgG1, wytwarzanymi w komórkach jajnika chomika chińskiego metodą oczywiście rekombinacji DNA. I tutaj pokazuję te wskazania rejestracyjne, które za chwilę ujrzą światło dzielne, tak naprawdę one już są w tej chwili dostępne w wersji angielskiej. Mianowicie ten preparat jest wskazany do leczenia i profilaktyki zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów powyżej 12 roku życia. I zwróćcie Państwo uwagę, u osób, które nie wymagają tlenoterapii, natomiast u których istnieje ryzyko, czy wysokie ryzyko progresji do ciężkiej postaci COVID-19. A więc znowu mamy sytuację, kiedy lek powinien być zastosowany bardzo wcześnie. Pokazuję celowo ten preparat, dlatego że koncepcja tego leczenia jest bardzo bliska temu, co my próbujemy udowodnić w badaniu klinicznym z swoistą immunoglobuliną. Oczywiście profilaktyczne podawanie tego preparatu zostało też udowodnione i to też chciałbym zwrócić uwagę na to. My w naszym projekcie nie mamy takiego ramienia profilaktyki z uwagi na, no powiedzmy sobie szczerze, to, że się skupiliśmy na kwestii terapii samego COVID-19. Natomiast tutaj równocześnie idą te prace w przypadku tego leku, Ronapreve, równocześnie idą prace w kierunku właśnie również zastosowania profilaktycznego. To oczywiście są przeciwciała, które wiążą się z dwoma epitopami domeny RBD. One jak gdyby blokują wiązanie się z ludzkim receptorem ACE2. Tam w tym działaniu również jest udział komórek natural Kirel, komórek NK. Badania toczyły się przy wykorzystaniu wirusa pseudocząsteczek wirusa wychorzykowatego zapalenia jamy ustnej z ekspresją białka kolca. A więc to również pokazuje, że ten preparat idzie w tym kierunku. Proszę Państwa, terapia przy pomocy osocza. Zaraz, bo widzę, że Państwo szczęściowo chcecie usłyszeć na temat samego naszego leku, już do niego dochodzę. Natomiast muszę wspomnieć o tym jeszcze, że i koncepcja powstania tego leku wiązała się z obserwacjami, które miały miejsce przy stosowaniu osocza ozdrowieńców, a więc no, jest to, tak jak wspomniałem, nowa stara metoda leczenia chorób zakaźnych i tam również są wykorzystywane przeciwciała, które są przeciwciałami swoistymi. Jest dodatkowo jeszcze efekt immunomodulacyjny, natomiast główne działanie to są właśnie te przeciwciała, które mają mieć działanie neutralizujące. I teraz dochodzimy też do sedna sprawy, mianowicie 2 marca 2021 roku pojawiło się ogłoszenie, czy takie resume, powiedzmy sobie, Narodowego Instytutu Zdrowia, które pokazało, że stosowanie osocza jest bezpieczne, ale nie daje dodatkowego efektu, czy wyraźnego efektu terapeutycznego w grupie chorych pacjentów. Proszę Państwa, to oczywiście sprawiło, że o osoczu się zaczęło mówić trochę gorzej. My mamy bardzo dobre doświadczenia. Ja bym chciał Państwu pokazać dwie prace dosłownie, które pokazują, że podanie wczesne osocza z wysokim mianem przeciwciał anty-SARS-CoV-2 powoduje, czy może powodować redukcję ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, czy poprawę kliniczną. To jest praca Lipstera, która się ukazała w New England na początku tego roku, oraz praca Salazara, która również pokazuje, że przetoczenie osocza zawierającego wysokie miana swoistych przeciwciał poprawia rokowanie pacjentów, co zresztą widać, jest to statystycznie wysoko znamienne, a więc no, musimy sobie na to patrzeć również w ten sposób. Proszę Państwa, a więc kwestia immunoglobuliny.
jest w tym momencie badana tak naprawdę w trzech krajach. To są badania w Izraelu, badania w Hiszpanii, dużego konsorcjum oraz nasze badania polskie. Do tego mamy jeszcze rejestrację rosyjską podobnego preparatu w Rosji. Tak więc te badania cały czas trwają. Nie ma jak gdyby jednoznacznych jeszcze podsumowań wyników. One są cały czas w trakcie. Proszę Państwa, oczywiście kwestia wyodrębnienia swoistych immunoglobulin z osocza ozdrowieńców jest rzeczą, wydaje się, dosyć oczywistą, natomiast jeżeli chodzi o techniczną stronę tego procesu, to nie jest takie proste. W przypadku naszego preparatu to działanie, czy ta technika wyodrębnienia swoistych immunoglobuliny jest jak gdyby poparta wieloletnim doświadczeniem firmy Biomed, która produkowała swoiste immunoglobuliny. Mamy immunoglobulinę anty-HBV, mamy immunoglobulinę anty-D i jeszcze wcześniej wiele innych produkowanych, a więc ta technika jak gdyby została udowodniona i tutaj też trzeba mieć to na uwadze, że te kwestie techniczne, kwestie zgód jak gdyby są tutaj niebudzące wątpliwości. To też jak gdyby stanowiło podstawę do tego, że myśmy się tego podjęli. A więc projekt nasz zakłada badanie związane z procesem otrzymywania immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2 i te badania są prowadzone, oczywiście immunoglobulina wytworzona przez firmę Biomed, natomiast badania prowadzone przez kolegów z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz badania kliniczne dotyczące jego stosowania u pacjentów z COVID-19, i tym badaniom przewodniczę tak naprawdę ja. Proszę Państwa, oczywiście osocze od pacjentów, od ozdrowieńców pobrane za pomocą plazmaferezy, następnie frakcjonowane, co ważne, inaktywowane i te wszystkie kwestie bezpieczeństwa tutaj są takie jak w przypadku osocza ozdrowieńców. Nasza immunoglobulina jest preparatem, który podajemy pacjentom domięśniowo, podajemy pacjentom właśnie w celu zneutralizowania SARS-CoV-2. Produkt ten został zarejestrowany, mamy badanie zarejestrowane wszędzie tam, gdzie to jest potrzebne i wszelkie zgody, jakie są wymagane. Oczywiście zakładamy to, co wcześniej Państwu powiedziałem, że ta immunoglobulina zawiera przeciwciała neutralizujące, które będą wiązały się z domeną RBD i które będą powodowały unieczynienie tego wirusa. Musimy sobie zdawać sprawę, że mechanizm działania samych przeciwciał jest jak gdyby dosyć skomplikowany i tutaj zwracam Państwu uwagę na to zjawisko antibody dependent enhancement, a więc wzmocnienia pewnych działań, które mogą prowadzić do replikacji, mogą prowadzić do stanu zapalnego. A więc tutaj też te badania nad tymi przeciwciałami toczą się w tym kierunku. I przechodząc już do wyników naszych badań, badania, to co zawsze było zarzucane przy podawaniu osocza ozdrowieńców, to fakt, że my nie wiedzieliśmy do końca, czy te przeciwciała, które zawarte są w osoczu, mają moc neutralizacji. I tutaj przy współudziale pana profesora Pyrcia w Ośrodku Krakowskim takie badania zostały przeprowadzone na liniach komórkowych tu wymienionych i przy pomocy właśnie tych badań udowodniliśmy, że te przeciwciała mają moc neutralizacji. Proszę Państwa, oczywiście ta moc neutralizacji i hamowanie efektu cytopatycznego jest zależna, czy siłę tej neutralizacji określa się w zależności od rozcieńczenia. I tak jak Państwo widzicie tutaj, ta siła utrzymuje się dosyć długo w kolejnych rozcieńczeniach próbek, a więc to jak gdyby świadczy o tym, że ta neutralizacja ma miejsce przy pomocy stosowania tego preparatu, który został wytworzony. Zwracam Państwu uwagę na tą pracę, czy na te wyniki nasze, które są w trakcie przygotowania manuskryptu do publikacji. Mianowicie, jeżeli zwrócimy sobie uwagę na obecność testu, na wyniki testu neutralizacji, na obecność tego zjawiska neutralizacji w osoczu i w produkcie, który został wytworzony, to proszę zwrócić uwagę, postaram się uruchomić strzałkę, to proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o pulę osocza, to przy rozcieńczeniu 1 na 160 praktycznie
tutaj kończy się jakiekolwiek działanie neutralizujące samego osocza. Natomiast w przypadku produktu badanego ta neutralizacja utrzymuje się bardzo długo w kolejnych rozcieńczeniach. A więc no, to jest ta przewaga tego produktu nad samym osoczem i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Kolejna kwestia, która jest brana pod uwagę, która zawsze interesuje no, wszystkich tak naprawdę, to jest kwestia stabilności. I tutaj, jeżeli chodzi o przeciwciała swoiste, dotychczas nie było problemu ze swoistością. Pokazuję Państwu wyniki badań nad swoistości preparatu gamma anti-D, też produkowanego przez Biomed, gdzie proszę zobaczyć, że do 18 miesiąca, a nawet dłużej, ta stabilność preparatu jest bardzo dobra i tutaj praktycznie nie ulega zmniejszeniu do wartości, które mogłyby oznaczać, że ona przestaje działać. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie na stabilność naszego preparatu, to czego wszyscy się obawiali, to również jest bardzo dobrze, dlatego że jeżeli chodzi o miana przeciwciał w kolejnych miesiącach, widzimy, że te miana zachowują wysoki poziom i na przestrzeni czy wraz z upływem czasu nie dochodzi do obniżenia skuteczności tego preparatu. Oczywiście mówimy o skuteczności neutralizującej, co pokazuje ten ostatni wiersz. Proszę Państwa, badanie kliniczne, kilka słów na temat badania klinicznego, które toczy się. Ja wiem, że wiele osób czeka i trochę nam zarzuca, że to badanie toczy się wolno, ale proszę mi wierzyć, że prowadzenie badania klinicznego w czasach COVID-19 nie jest rzeczą prostą. Wiele firm, dużych koncernów, badania komercyjne, które prowadzone są za zupełnie inne pieniądze i na zupełnie innej liczbie ośrodków, też mają problemy z rekrutacją, chociażby ostatnie badania izraelskie, które musiały być prowadzone w Grecji w związku z brakiem odpowiedniej liczby pacjentów. My założyliśmy sobie, że do badania włączamy pacjentów, którzy są w stanie, którzy mają wskazania do hospitalizacji, a więc troszkę inaczej niż w tych wcześniejszych w przypadku tych przeciwciał monoklonalnych, o których Państwu wspominałem wcześniej, gdzie tam leczenie czy podawanie tych przeciwciał jest troszkę wcześniej, my dajemy trochę później. A więc mamy w skali ordinal stan kliniczny pacjenta oceniony na 3-5, a więc hospitalizacja bez terapii tlenowej czy ze wspomaganiem tlenowym, wreszcie z tlenoterapią wysokoprzepływową. A więc to jest główne jak gdyby działanie czy wskazanie do podania tego preparatu. I druga sprawa jednak jest kryterium czasowe, a więc no 8-9 dni w protokole zapisanych, 9 dni, kiedy my możemy ostatecznie podać ten preparat od momentu wystąpienia objawów chorobowych, dlatego że podajemy ten preparat łącznie z remdesivirem. Remdesivir jest komparatorem jak gdyby dla podania tej immunoglobuliny, a więc tam są ograniczenia przy podaniu remdesivira. Więc mamy z jednej strony kryterium kliniczne, z drugiej strony kryterium czasowe, jeżeli chodzi o włączenie samego preparatu. Oczywiście są pewne kryteria wyłączenia, nie będę Państwu szczegółowo ich omawiał. Najważniejszym kryterium wyłączenia jest podanie osocza, czyli jakakolwiek forma osoczoterapii, bo ciężko porównywać immunoglobulinę z osoczem. Natomiast my nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby pacjentowi nic nie podać. A więc pacjent tak naprawdę dostaje wszystko, tylko jedna grupa dostaje placebo, a druga grupa dodatkowo dostaje immunoglobulinę. To jest jak gdyby założenie, no wiadomo, ze względów etycznych, jeżeli chodzi o leczenie tych pacjentów. Proszę Państwa, cała obserwacja pacjenta trwa 28 dni. Preparat podajemy przez okres 3 dni kolejnych, dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dwie iniekcje domięśniowe danego dnia i później są oceniane poszczególne parametry w określonych dniach przez protokół. I proszę Państwa, tyle na razie mogę Państwu powiedzieć. Mamy w tej chwili zrekrutowanych 100 pacjentów. Setny pacjent kończy w tej chwili leczenie i nasi koledzy z CRO przystępują do odślepiania pacjentów. Proszę pamiętać, że jest badanie kliniczne z podwójnym zaślepieniem i randomizacją, tak jak to powinno być przy tego typu badaniach. I dopiero po odślepieniu tych pierwszych 100 pacjentów będę mógł coś powiedzieć więcej na temat wyników tego badania. Spodziewane wyniki pierwsze tej analizy, tej interim analizy, to jest mniej więcej koniec września. Dlaczego, proszę Państwa, to jest takie istotne w tej chwili? Dlatego, że my musimy jak gdyby odciąć pewien czas w tej chwili stosowania tego preparatu, bo proszę zobaczyć, co się dzieje, jeżeli chodzi o epidemię.
mamy dominację w tej chwili wirusa Delta, a więc musimy jak gdyby sobie zobaczyć, jak to wszystko działa przed wirusem Delta, a więc wirus oryginalny czy wirus brytyjski, prawda, a później jeżeli będą kolejne włączenia, myślę, że będą, to i zobaczymy, jak będzie działało to w przypadku pacjentów z Deltą. Ja mam nadzieję, że po analizie tych 100 pacjentów będziemy mogli już konkretnie przedstawić, jakie są korzyści zastosowania tej immunoglobuliny. I tutaj niestety musimy cierpliwie zaczekać. Nie mamy wiarygodnych wyników badań z żadnego innego ośrodka, który prowadzi badania nad immunoglobuliną, ale też chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że chociażby przy preparacie izraelskim mamy terapię immunoglobuliną dożylną, a więc to zupełnie są często nieporównywalne preparaty. Tyle w skrócie. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem tym wystąpieniem i bardzo proszę, z przyjemnością będę mógł odpowiedzieć na Państwa pytania. Bardzo dziękuję. To było ciekawe, choć dosyć może trudne. Dla mnie było dosyć trudne, jeśli chodzi o poziom wiedzy, tak, farmakologicznej. W każdym razie pojawiły się pytania. Mam nadzieję, że osoby, które pytają, wiedzą, tak, więcej, o co chodzi, i pan profesor będzie w stanie udzielić im odpowiedzi na również dosyć, jak to na przykład, bardzo konkretne pytanie. Pyta pan Andrzej Termas, czy EXO CD24 ma szansę i jak działa? Co to jest EXO? O, proszę Państwa, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Nie śledziłem tego badania, tych koncepcji blokowania poszczególnych elementów układu immunologicznego jest bardzo wiele. Także muszę niestety z przykrością powiedzieć, że tutaj za wiele Państwu na temat tego badania nie powiem. Czy ma szansę? Myślę, że tak jak wszystko ma szansę, ale po momencie, kiedy się to dowodni. No, przeżywaliśmy już wiele takich gwiazd wschodzących, które później upadały i okazywało się, że to w ogóle nie działa. Także myślę, że spokojnie musimy zaczekać na wyniki badań. Dobrze. Następne pytanie. Pyta pani Gosia Łyczaba. Czy poleciłby pan w tej chwili na tym etapie badań klinicznych immunoglobuliny we wczesnej fazie choroby? Jaka jest przewaga według pana profesora immunoglobuliny nad preparatami, na przykład monoklonalnymi? Pytanie jest świetne, natomiast powiem tak. Wszystkie przeciwciała monoklonalne, dlatego pokazałem te wyniki i te pozytywne, i te negatywne, jeżeli chodzi o przeciwciała monoklonalne. Wszystkie badania z przeciwciałami monoklonalnymi mówią w sposób jednoznaczny, że to jest wyłącznie bardzo, bardzo wczesny etap podania, leczenia, a tak naprawdę zapobiegania rozwojowi COVID-19. Problem z przeciwciałami monoklonalnymi jest taki, że one praktycznie wszystkie są podawane w formie iniekcji dożylnych. To, co Państwu pokazałem, ten preparat również. A więc pytanie, czy my możemy podać preparat dożylnie na przykład w warunkach POZ-u? Oczywiście nie możemy. No, teoretycznie możemy, ale chyba się nikt na to nie odważy. Tym bardziej, że w działaniach niepożądanych tych preparatów pojawiają się reakcje alergiczne, w tym również anafilaktyczne. Jak to będzie rozwiązane z tym lekiem, który został zarejestrowany i Państwu ostatnio pokazałem? Nie wiem, bo nie wyobrażam sobie, że w gabinecie lekarza POZ dożylnie podawać od razu preparat komuś, kto dopiero ma wykryte obecność SARS-CoV-2. Natomiast jeżeli chodzi o immunoglobulinę, jaka jest korzyść? Po pierwsze, my chcemy wykazać, że ona jednak działa trochę później, a więc działa również na etapie, kiedy pacjent już ma chociażby potrzebę podania tlenu, zastosowania tlenu. Po drugie, jest to preparat stosowany domięśniowo, pozbawiony tak naprawdę działań niepożądanych, przynajmniej spośród tych 100 pacjentów, których my mamy w tej chwili. Oczywiście część z nich dostała placebo, nie wiemy kto, ale przyjmujemy, że 3/4 dostało preparat. Nie obserwowaliśmy żadnych poważnych działań niepożądanych. Była ocena przez Niezależny Komitet Bezpieczeństwa i ta ocena jest wysoce pozytywna. Nie ma żadnego poważnego działania niepożądanego.
A więc teoretycznie byłaby ta możliwość, żeby ten preparat zastosować również w warunkach ambulatoryjnych. Tak zresztą się robi przecież z niektórymi immunoglobulinami. Kolejna sprawa jest taka, że jednak przeciwciała monoklonalne, widzicie Państwo, ten preparat ma dwa przeciwciała monoklonalne, ten, o którym Państwu mówiłem wcześniej. Natomiast dlatego, że chodzi o związanie jak gdyby konkretnych receptorów. Immunoglobulina wydaje się mieć dosyć szerokie działanie. Nie wiemy, jak to będzie w przypadku tych nowych wariantów. A więc tutaj na to pytanie Państwu nie odpowiem, czy w stosunku do nowych wariantów immunoglobulina oparta na przeciwciałach pobranych od kogoś, kto miał zakażenie innym wariantem, będzie działała. Wydaje się, że są spore szanse, jeżeli spojrzymy sobie na to, jaka jest reakcja, jaka jest ochrona ozdrowieńców przed innymi wariantami. A więc tutaj, jak gdyby skracając moją odpowiedź, po pierwsze kryterium czasowe, po drugie zakres działania. Wydaje się być szerszy. Dobrze. Myślę, że odpowiedź była dosyć wyczerpująca. Dziękujemy. I następne pytanie. Muszę tutaj tylko znaleźć i kliknąć. Pyta JBBJ. Czy osocze z przeciwciałami od dawców po szczepionkach nadaje się do ewentualnej produkcji leku? Tego nie wiemy i obawiam się, że na razie wiedzieć nie będziemy. Dlatego, że wszelkie prace nad osoczem bardzo spowolniły po tym komunikacie NHS, który Państwu przekazałem. Prowadzone są w tej chwili próby wyodrębnienia tych immunoglobulin w niektórych ośrodkach właśnie po stosowaniu, po podaniu szczepionki. Wydaje mi się, że tutaj nie powinno być z tym większego problemu, chyba jeżeli chodzi o samą immunoglobulinę, ale naprawdę nie mamy żadnych twardych dowodów naukowych. Nie znam prac żadnych, które pokazywały skuteczność stosowania osocza od osób szczepionych. Mm-hmm. Następne pytanie. Pan Mardysławski. Może coś jeszcze o tocilizumabie? Co gdyby stężenie interleukiny 6 przekroczy 100 pikogramów, tak? Na mililitr? No, dziękuję za to pytanie, dlatego że tocilizumab jest takim moim dzieckiem troszkę, dlatego że myśmy jako pierwsi w Polsce i jako jedni z pierwszych, wydaje mi się, w Europie przynajmniej, ten tocilizumab zastosowali. I uważam, że jeżeli mówimy o leczeniu zaawansowanej fazy choroby, to absolutnie tocilizumab ma udowodnione miejsce w terapii. Także to ten bloker receptora interleukiny 6 jest absolutnie lekiem numer jeden już w nadchodzącej, rozwijającej się burzy cytokinowej. Efekty po podaniu tocilizumabu u pacjentów są niesamowite. Proszę Państwa, pacjenci, którzy za chwilę mają być podłączani do respiratora, którzy już są na HFNO, czyli na wysoko przepływowej tlenoterapii, po podaniu tego leku w ciągu kilku dni cofają się w swojej historii choroby. Zdrowieją, stan się poprawia. Wierzę, że dziesiątki, a właściwie setki pacjentów uniknęło terapii respiratorowej, no nie oszukujmy się, w dużym stopniu śmierci, dzięki zastosowaniu właśnie tocilizumabu. Także absolutnie blokowanie interleukiny 6 jest ważne. W naszych rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Epidemiologów Lekarzy Chorób Zakaźnych mówimy o tej granicy 100 pikogramów na mililitr. Takie mamy dowody twarde, naukowe dowody na działanie tego leku. Natomiast proszę, tutaj my troszkę podchodzimy tak bardziej liberalnie do tej granicy, nie wyznaczamy jej sobie arbitralnie, dlatego że często otrzymujemy pacjentów, na przykład, którzy wcześniej otrzymali sterydy, kortykosteroidy i wtedy ten poziom interleukiny 6 może być nieadekwatny, niewiarygodny. Także patrzymy też na dynamikę wzrostu interleukiny, na parametry zapalne, ale lek jest naprawdę świetny. Żeby się jeszcze nazywał jakoś tak łatwiej do wymówienia. On ma swoją nazwę handlową, ale ja staram się jak ognia unikać jakiegokolwiek styków z farmą, czy z jakimiś firmami, czy z czymkolwiek. Tam, gdzie muszę, to mówię, natomiast oczywiście staram się tego nie mówić. No tu mamy też problem w tej kwestii, ale no właśnie nie możemy o tym powiedzieć na głos. Więc lecimy dalej. Ja też zastanawiałem się, bo pan profesor wspomniał o Remdesivirze. Ten lek jakoś tak. Chyba łatwiej już chodzi. Remdesivir jest lekiem, tak naprawdę jedynym lekiem, który jest w rekomendacjach i ma warunkowe dopuszczenie z EMA do stosowania jako lek przeciwwirusowy.
Badania wykazały, że jego podanie, ale znowu podanie w tej drugiej, trzeciej fazie choroby, a najlepiej w pierwszej, ma swoją skuteczność. Natomiast absolutnie nie jest to lek, który stosowany może być już w zaawansowanym COVID-zie. Tutaj, tak jak powiedziałem, 7, niektórzy mówią 7, mówimy 9 dni od wystąpienia objawów. To jest absolutnie granica, do której można ten remdesivir zastosować. Później nie ma to najmniejszego sensu. Oczywiście nie wiadomo, tak, komu zastosować, ponieważ ludzie nie mają pojęcia, że są chorzy przez jakiś czas. No to już dochodzimy do tego momentu, kiedy my cały czas mówimy jak najwcześniej do lekarza, jak najwcześniej do szpitala, jeżeli jest taka potrzeba, bo jeżeli trafia pacjent, który gdzieś tam jest prowadzony albo sam się prowadzi w domu przez 2 tygodnie, to obawiam się, że no myśmy przeżywali tu dramatyczne sytuacje, kiedy pacjenci praktycznie się zatrzymywali, wchodząc na izbę przyjęć. Także to czekanie do ostatniej chwili absolutnie nie jest dobrym pomysłem. A skoro mowa o lekach antywirusowych, bo pan podzielił te terapie na właśnie przeciwwirusowe, leki te z przeciwciałami, osoczem, i wspomniał o tym, że było kilka próbnych takich preparatów, które rokowały dobrze in vitro. A jak zaczęły się testy kliniczne, czyli już tak działanie w organizmie pacjenta, że to jakby nie działało. Na czym polega? Skąd się biorą coś takiego, że na płytce jakby działa, a w komórce już nie? Prawda? To jest bardzo wiele takich niestety w medycynie problemów, gdzie w laboratorium wychodzi wszystko fantastycznie, natomiast jak się zaczynają badania kliniczne, to wszystko pada. Ja tutaj wspomnę tylko lopinawir i tenofovir. To był jeden z pierwszych leków, który był stosowany przez nas również u pacjentów z COVID-19. Lek stosowany w zakażeniu HIV. Zresztą w tej chwili już praktycznie trochę wychodzi, bo to jest taki inhibitor proteazy, wcześniej stosowany dosyć dawno. Początkowo działał, Chińczycy stosowali, Włosi stosowali, też w rekomendacjach włoskich się na początku 2020 roku ten lek pojawił. No i później obserwacje, zwłaszcza z dużych baz takich obserwacyjnych, znaczy nie obserwacyjne, tylko to były badania takie, badania kliniczne, amerykańskie przede wszystkim prowadzone przez WHO, no nie wykazano żadnej skuteczności. To samo dotyczy znanej Państwu chlorochiny, hydroksychlorochiny. My mieliśmy też, wydawało nam się, że ci pacjenci się jednak tam poprawiają trochę, ale jak te wszystkie obserwacje zostały zebrane do kupy, to okazało się, że tam żadnej istotności statystycznej nie ma. Ja mam trochę takie wrażenie, że ta istotność statystyczna, do której my dążymy w badaniach klinicznych, ona trochę zabija kreatywność, no ale zasada jest EBD, prawda? Czyli zasada jest no jednak evidence-based medicine, czyli musi to być oparta medycyna na faktach. To nie może być to, że mi się wydaje, coś działa czy nie działa. W tym naszym badaniu my też mamy bardzo rygorystyczne procedury. Nie idziemy na skróty, dlatego że tu absolutnie to musi mieć wartość naukową, to wszystko musi być poukładane. No tu już padły kolejne nazwy leków i tutaj chciałbym zadać panu pytanie od naszej słuchaczki, pani Marii. O amantadynę. Czy pan orientuje się, czy prowadzone są badania nad amantadyną? Kiedy można spodziewać się wyników takich badań? Temat rzeka, proszę państwa. No my jakoś, powiem szczerze, nie pałamy miłością do amantadyny, dlatego że wydaje nam się, że tutaj w ogóle nie ma jakichś twardych dowodów. Nie ma żadnych dowodów. Proszę powiedzieć, przeciwko czemu? Bo ten lek nie został wymyślony, tylko on już funkcjonuje. Znaczy, amantadyna kiedyś była stosowana przeciwko grypie, ale to było bardzo dawno temu i nieprawda. Szybko się wycofano ze stosowania amantadyny w leczeniu grypy i tak naprawdę zostało tylko zastosowanie amantadyny w neurologii, w chorobie Alzheimera, gdzie ma swoją udowodnioną wartość i ma takie wskazania terapeutyczne. Natomiast no, nigdzie nie pojawiają się tak naprawdę wskazania przeciwwirusowe, przeciwko jakiemukolwiek wirusowi. Jest kilka badań obserwacyjnych, przede wszystkim z Meksyku, z Ameryki Południowej, które pokazały brak skuteczności amantadyny. Wręcz w jednym z badań pokazano, że zwiększono odsetek hospitalizacji i zgonów u pacjentów z stosowaniem amantadyny. Państwo wiecie, że w naszym kraju nie chcę tutaj używać słów, ale to takie troszkę szaleństwo stosowania amantadyny na własną rękę. Myśmy zawsze przed tym przestrzegali, w ogóle przestrzegamy przed stosowaniem leków na własną rękę. Części osobom to pomogło, części osób powiedziało, że nim nie pomaga. Nie mamy żadnych badań klinicznych. Badania, które są w tej chwili prowadzone, o których wczoraj mówił minister zdrowia,
One zrekrutowały do tej pory chyba kilkudziesięciu pacjentów i tam nie ma kompletnie żadnych statystycznych istotności, a przede wszystkim są to liczby, które nie uzasadniają do wyciągania jakichkolwiek wniosków. Jeżeli będzie to badanie, będzie wynik, będzie udowodnione działanie skuteczności, chętnie powiem, że amantadyna działa. Niestety w tej chwili nie mamy żadnych na to dowodów. No to jeszcze jedno pytanie z tej parafii. O famotydynę. Famotydyna była swego czasu rozpatrywana jako potencjalny lek do stosowania w COVID-19. Upadło podobnie jak kilka innych leków, jak chociażby iwermektyna, która uprzedza też pytanie o iwermektynę, bo to też zawsze idzie w parze z tymi lekami, o których w tej chwili rozmawiamy. Iwermektyna, czyli lek przeciwpasożytniczy oraz o tym potencjalnym takim efekcie immunomodulacyjnym nie wykazano. Amerykanie zaprzestali stosowania. Wyraźnie w rekomendacjach CDC jest powiedziane, żeby nie stosować iwermektyny, aczkolwiek wiem, że są w tej chwili przymiarki do dwóch badań klinicznych, między innymi jedno z tych badań ma wyjść do Polski. Ja osobiście się nie zdecydowałem na udział w tym badaniu, bo jakoś brak w tej chwili jakichkolwiek danych, które by mogły świadczyć o tym, że to działa. Tak, rozmawiamy teraz o lekach, które już są. Tak. Stworzone były wcześniej na wirusy czy zupełnie inne choroby, jak pan mówił, neurologiczne. A jak to jest z takim poszukiwaniem leku od początku? I nie mówię o soczu, tylko że nie mamy, tak? Nic. Na czym się... Nie mamy w tej chwili. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o leczenie samych infekcji koronawirusowych, ogólnie koronawirusowych, nigdy nie było takiej potrzeby. Był przez krótki moment SARS, tam mówimy SARS-1, który wygasł w sposób naturalny. Wtedy były podejmowane próby stworzenia leku, ale to szybko, że tak powiem, się pozbierano z tym i zaprzestano tych badań. Później mieliśmy, czy w dalszym ciągu mamy MERS, a więc ten taki bliskowschodni koronawirus, który no, jest niezwykle groźny, tam jest śmiertelność bardzo wysoka. Ale ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś w tej chwili prowadził bardzo zaawansowane badania nad lekami przeciwko temu wirusowi. No i dochodzimy do naszego COVID-u, do naszego SARS-CoV-2. Oczywiście wraz z pojawieniem się tego wirusa, no, laboratoria zaczęły pracować pełną parą, ale nic mi nie wiadomo na to, żeby jakikolwiek lek przeciwwirusowy na tym etapie wszedł chociażby do drugiej, łamanej na trzecią fazę badań klinicznych. Nic mi na ten temat nie wiadomo, aczkolwiek jeżeli Państwo wejdziecie sobie na stronę clinicaltrials.gov, to zobaczycie, że to są dziesiątki tysięcy badań w tej chwili prowadzone na całym świecie. To jest niesamowite, ale co z tego zostanie, nie wiem. A tak ogólnie ile czasu trwa taka procedura, nie wiem, wymyślenia nowego leku, pewnie jakieś doświadczenie? No my wiemy, jak to się działo chociażby w HCV, gdzie od cząsteczki, najczęściej z jakiejś firmy biotechnologicznej do badań klinicznych zakończenia, to jest co najmniej 3-4 lata, do rejestracji kolejny rok, a więc no, to są zazwyczaj około 3 do 5 lat procedury. Oczywiście to wszystko można skrócić, ale nie da się skrócić pewnych etapów badań klinicznych i tych badań, zwłaszcza początkowej fazy pierwszej. Czyli to tutaj jest trochę inaczej niż ze szczepionką, tą mRNA, gdzie były 20-letnie już prace wcześniejsze, tak? Tak, no szczepionki, koncepcja szczepionek mRNA jest, no nie chcę powiedzieć stara jak świat, ale naprawdę to tak jak pan powiedział, że to rzeczywiście trwa już kilkanaście co najmniej lat. Zresztą nie chcę zdradzać różnych tajemnic, ale dzięki COVID-19 za chwilę będziemy mieli bardzo fajne szczepionki przeciwko innym chorobom, właśnie szczepionki mRNA. A więc no tutaj to jak gdyby takim był katalizatorem przyspieszenia prac pewnych nad tymi szczepionkami przeciwko innym chorobom, ale sama koncepcja, same próby, one były wcześniej już prowadzone. Poza tym inaczej się prowadzi badanie kliniczne ze szczepionką, inaczej prowadzi się badanie kliniczne z lekiem. Bo proszę pamiętać, że szczepionka jest to zdrowy człowiek, a więc to znalezienie kilkudziesięciu tysięcy zdrowych ludzi nie powinno być problemem. Natomiast znalezienie kilkuset chorych ludzi, którym można zaoferować badanie, zwłaszcza badanie z placebo, nie jest takie proste. Okay. A tutaj mam pytanie od pana Mariusza.
dotyczące... Nie to opublikowałem? Przepraszam. To już było. To było, o. Chyba pan Mariusz chciałby wziąć udział w badaniach, bo pyta, jak można dołączyć do badań klinicznych, gdzie są prowadzone i jakie dokumenty trzeba. No bardzo się cieszymy. Natomiast proszę pamiętać, że to są pewne kryteria, te, które państwu pokazałem, kryteria włączenia, wyłączenia. W tej chwili mamy badanie prowadzone w 4 ośrodkach. To jest ośrodek nasz lubelski, który włączył najwięcej pacjentów. Ośrodek Białostocki, Bydgoszcz i Bytom. Dojdzie do tego jeszcze wkrótce Warszawa, jeżeli będziemy mieli rzeczywiście tą kolejną falę, ale chyba nic nas przed nią nie uchroni, a więc no tutaj tych pacjentów jeszcze trochę będzie. I dotyczy to pacjentów kierowanych do szpitala, więc no ktoś, kto ma być włączony do badania klinicznego, no musi być niestety osobą zakażoną, osobą chorą na odpowiednim etapie choroby. A więc, no, bo tutaj pytanie jest to z kwarantanną. No, lekarz POZ kieruje pacjenta do szpitala i wtedy kwarantanna nie jest istotna, no bo to jest chory człowiek, który jest przewożony do szpitala wtedy. Więc to nie stanowi problemu. No ale to jak to wygląda? On nie mówi, że chce wziąć udział taki pacjent. Nie. To jest tak, że my powiadomiliśmy przynajmniej na naszym terenie wszystkich lekarzy, że jeżeli jest pacjent, którego chcą skierować do szpitala, bo tak na to wskazuje jego stan zdrowia i kwestia zakażenia, to lekarz POZ kieruje pacjenta do szpitala i my wtedy go kwalifikujemy, jeżeli spełnia kryteria do badania klinicznego. Musi wyrazić zgodę przede wszystkim, prawda? No oczywiście, to jest cała procedura wyrażenia zgody, świadomie zgody, informacje o badaniu. No, ta informacja jest dosyć szczegółowa. Pacjenci najczęściej wyrażają zgodę, aczkolwiek nie wszyscy. Rozumiem, że brakuje panu i pańskiemu zespołowi wolontariuszy. No, w tej chwili mamy w ogóle mało pacjentów, na szczęście z jednej strony, tak, prawda? Rzeczywiście. Tak, także to na razie nie płaczemy, że mamy tak mało pacjentów, ale jeżeli chodzi o prowadzenie badania klinicznego, no to w tej chwili jest takie zacisze, to są pojedyncze osoby, które dołączają do badania klinicznego. Rozumiem, że to można prowadzić w dłuższej perspektywie czasowej i w dłuższym czasie i to nie wpływa na wyniki, czy nie wiem. Proszę pamiętać, jest to badanie niekomercyjne, jest to badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych, a więc jest badanie stricte naukowe. Tam nie ma ani śladu komercji w tym wszystkim i tutaj jesteśmy jak gdyby obligowani pewnymi no, umowami z ABM-em, a więc no, protokołem czy procedurą przebiegu samego badania klinicznego. Ja zawsze mówię, ta sytuacja z COVID-19 jest nieporównywalna, więc to jest sytuacja niezwykle dynamiczna i no, my będziemy na pewno przedłużali rekrutację tego badania, tylko tak jak wspomniałem w tym moim wystąpieniu, chcemy też odciąć jak gdyby tą kwestię przed deltą, bo my jednak nie jesteśmy do końca przekonani, co będzie z tą deltą, prawda? Ona już jest, dlatego my w tym momencie zakończyliśmy jak gdyby rekrutację do tej pierwszej części 100 pacjentów. I to jest oczywiście ta część bez delty, tak? Ta pierwsza. To jest część bez delty, aczkolwiek proszę pamiętać, że w Polsce typowanie czy genotypowanie, czy typowanie wariantów SARS-CoV-2 odbywa się tylko w nielicznych laboratoriach, a więc no tutaj nie mamy jak gdyby możliwości powiedzenia, że ten pacjent, który był włączony miesiąc czy dwa miesiące temu tej delty nie miał. Raczej nie, bo jej nie było, no ale to jest jakaś tam słaba strona tego wszystkiego. Rozumiem, że to nie ma możliwości weryfikacji już na poziomie... Na poziomie już po włączeniu pacjenta to nie. No nic, tak lepiej, żeby nie chorowali. Mamy następne pytanie. Spróbujemy je wyświetlić. Pan Mateusz, czy jest sens podawania immunoglobuliny osobom, które przeszły COVID lub które zostały zaszczepione? Jeżeli, no przede wszystkim podajemy immunoglobulinę osobie chorej, a więc jeżeli ona przeszła COVID, jest ozdrowieńcem lub została zaszczepiona i zachorowała, to znaczy, że ta ochrona poszczepienna czy ochrona po przechorowaniu COVID-19 nie istnieje. Czyli w tym momencie podanie immunoglobuliny jest działaniem terapeutycznym, tak jak u pacjentów, którzy nigdy się z tym wirusem wcześniej nie zetknęli. No, prawdopodobnie ta odpowiedź była albo słaba w związku z jakimiś chorobami, prawda? To tym bardziej jest wskazanie do podania immunoglobuliny, bo my uważamy, że są pewne grupy pacjentów, dla których podanie immunoglobuliny może być jedynym środkiem terapeutycznym. Mam tu na myśli przede wszystkim te osoby, które na przykład nie wytwarzają w ogóle z własnej odpowiedzi immunologicznej.
Przecież my mamy pewien odsetek ludzi, który nie odpowiada na szczepienie, który pomimo przechorowania COVID-19, nie wiem, 3 miesiące temu, pół roku, rok temu, oni nie mają ani jednej jednostki przeciwciał, nie mają w ogóle śladu przeciwciał. Czyli ich układ immunologiczny w ogóle no, ominął, jak gdyby nie wyprodukował żadnych przeciwciał. Czyli w tym momencie nasze działanie ma sens, bo my dajemy im gotowy, wytworzone przeciwciała. Rozumiem, że taki preparat może nie pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi, tak? Tak jak wspomniałem, ocena bezpieczeństwa jest doskonała. Tutaj nie mamy kompletnie żadnych. O ile w przypadku osocza, tutaj jeżeli ktoś, jeżeli są z nami lekarze, to wiedzą, że osocze, podanie osocza wiąże się jednak z pewnym ryzykiem, że mamy tam na przykład tak zwane trali, a więc poprzedoczeniowe uszkodzenie płuc, możemy mieć reakcje anafilaktyczne, możemy mieć reakcje alergiczne jakieś mniej wyrażone. Natomiast w przypadku immunoglobuliny ludzkiej praktycznie nie mamy działań niepożądanych. No więc to następne pytanie a propos właśnie tych immunoglobulin, skoro one są takie dobre, to czy nie przyda się akcja promowania immunoglobuliny? Jak to robić? My możemy wszystko promować, tylko możemy promować wtedy, kiedy będziemy mieli już wyniki badania. My musimy tutaj zdawać sobie sprawę, że nie możemy promować produktów, które nie zostały zarejestrowane, zaakceptowane. My cały czas mówimy o badaniu klinicznym, a więc o czymś, co ma prowadzić do akceptacji tej metody leczenia. Oczywiście ja mogę Państwu w tym momencie powiedzieć, że Rosjanie bez badań klinicznych zarejestrowali jakiś preparat immunoglobuliny. Nie mamy żadnych danych dotyczących tego, czy on działa, czy nie działa, co tam się w środku znajduje. Więc no oczywiście no można i w ten sposób, no ale no jesteśmy jednak, no, żyjemy w miarę cywilizowanej części Europy i tutaj musimy jednak no, opierać się na zasadach obowiązujących w medycynie. Tu mamy jeszcze pytanie o takie przyszłościowe, jak już będzie ten lek. Ja pytam, czy ewentualny lek będzie podawany jedynie w szpitalach, czy także w placówkach POZ, a może nawet mogę to przeciągnąć, nie wiem, że będzie można sobie kupić w aptece i sam zażyć. Moim zdaniem pytanie wbrew pozorom jest niezwykle trudne i niezwykle mądre, dlatego że myśmy wielokrotnie dyskutowali na ten temat, że ten preparat, jeżeli on by był, udowodnilibyśmy jego skuteczność, to on by mógł mieć podobnie jak ten preparat przeciwciał monoklonalny działanie profilaktyczne. Jeżeli miałby mieć działanie profilaktyczne, to powinien być szeroko dostępny w sytuacji narażenia na kontakt z SARS-CoV-2. Takie narażenie raczej w szpitalu, no oczywiście w stosunku do lekarzy czy służb medycznych tak, ale w stosunku do każdego innego obywatela takie narażenie ma miejsce gdzieś tam poza placówką medyczną. Więc teoretycznie taki preparat mógłby być stosowany również w POZ-cie. Czy do samodzielnego podania i kupienia w aptece? No nie znam żadnego preparatu tego typu, które pacjent mógłby sobie kupić w aptece i sam zaaplikować. No to jednak musiałoby się odbywać gdzieś pod nadzorem lekarskim, ale jak najbardziej POZ, dlaczego nie? No to świetnie, to czekamy na lek. Kolejne pytanie, czy szczepionka BCG zmniejsza ryzyko zachorowania na COVID? Jak Państwo zapewne zauważyliście, od pewnego czasu na temat BCG jest cisza. Swego czasu, to był dokładnie bodajże kwiecień, maj zeszłego roku, może czerwiec jeszcze, było szaleństwo, jeżeli chodzi o BCG, dlatego że zaczęto wykazywać, że tam, gdzie osoby BCG otrzymują, tam jest mniej COVID-u. I między innymi była wymieniana Polska, czy nasza część Europy, bo pamiętacie Państwo, co się działo we Włoszech, pamiętacie Państwo, co się działo w Hiszpanii, a u nas było super. Co prawda lasy były zamknięte, ale poza tym było w porządku. No niestety cała ta koncepcja upadła w momencie, jak zaczęto analizować, że chociażby w Brazylii, gdzie BCG też było stosowane przez wiele lat, chyba nadal jest stosowane, tych zakażeń zaczęło się robić mnóstwo, kiedy u nas pojawiły się kolejne fale. A więc no, tutaj główne, ja nie znam żadnej pracy, gdzie ktokolwiek w sposób taki racjonalny wykazałby na poziomie immunologii skuteczność podania BCG w kontekście ochrony przed COVID-19. Także uważam, że ona nie zmniejsza ryzyka zachorowania na COVID. Były pewne prace, również u nas prowadzone projekty, i jakoś moja wiedza skończyła się na etapie takim, że te projekty zostały gdzieś tam rozpoczęte, ale nie znam żadnego projektu, który zostałby zakończony i opublikowany.
prawdopodobnie jest coś takiego, że nie wiem, pewne tropy się podejmuje, a potem nie rokują one. Jakby ale ja uważam, że... Porzuca, prawda? Żeby ale ja uważam, że negatywny wynik badania naukowego jest też wynikiem. A więc jeżeli otrzymujemy, że nie, to trzeba powiedzieć, że nie. Dobrze. A to teraz takie pytanie ogólniejsze dotyczące badań w ogóle. Jaka pozycja jest pana badań w stosunku do badań światowych? Jak pan to widzi? No. Takie trochę filozoficzne pytanie, natomiast ja próbowałem je powiedzieć, że ja się odnoszę do badań odnośnie tej konkretnej immunoglobuliny, prawda? Bo chyba to na myśli ma autor pytania. Właśnie być może chodzi też o to, czy również jakby ten trop jest podejmowany na świecie, czy może próbują inne ośrodki naukowe badać innego typu terapię, testować i tak dalej. Myślę, że coś takiego. Ja już troszkę odpowiedziałem na to pytanie, dlatego że po pierwsze pokazałem, że w części krajów, między innymi Stanów Zjednoczonych, większość osób porzuciła trop osoczowy. To wynika z tego stanowiska Narodowego Instytutu Zdrowia. Aczkolwiek muszę Państwu powiedzieć, że klinika pana profesora Salazara z Texas prowadzi bardzo intensywne prace nad stosowaniem osocza jeszcze w dalszym ciągu. Także mimo tego, że centrala powiedziała, że nie, no to są ośrodki w Stanach, które to w dalszym ciągu nad tym pracują. Po drugie, wbrew pozorom powiem Państwu, że nie ma zbyt wiele możliwości, czy zbyt wiele firm, które byłyby w stanie tego typu preparaty osoczopochodne wyprodukować. Ja tylko wspomnę, że chociażby firma izraelska, nie będę mówił nazwy, to jest kompletnie inna preparatyka. Firma hiszpańska, nie będę mówił nazwy, też ta sama koncepcja jak nasza, ale w innym ujęciu. To są wlewy z immunoglobulin, gdzie również bierze się pod uwagę, ja tego tropu nie poruszałem, ale chociażby ochronną rolę immunoglobulin w tych nieswoistych, a więc IgM, IgA są preparaty przez tych immunoglobulin, zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce. Także tutaj to badanie, które prowadzone było na 380, w założeniu miało być 380 pacjentów, prowadzone w 35 ośrodkach, u nas są 4 ośrodki, to badanie nie zostało zakończone. Także tutaj tego typu tropy są podejmowane i w dalszym ciągu czekamy na wyniki badań. No, troszkę jest cisza. No, ta cisza z jednej strony może być niepokojąca, że im nic nie wyszło, no ale też czekamy, że jednak opublikują te dane. Jesteśmy bardzo ciekawi. Początkowe publikacje takie wstępne z Izraela były bardzo optymistyczne. W tej chwili czekamy na wyniki końcowe. A czy te badania jakoś można łączyć? To, że robią to Izraelczycy, Hiszpanie i pana zespół? Czy to raczej są niezależne od pewnych rzeczy i nie da się ich zsumować? Jest ta sama koncepcja w sensie ataku przez przeciwciała na wirusa, natomiast inna technologia zupełnie. Ale ja uważam, że to są badania w pewnym sensie porównywalne, no bo prezentujemy jak gdyby tę samą linię terapeutyczną, prawda? Także o ile nie porównywałbym naszych preparatów, naszego czy kolegów z przeciwciałami monoklonalnymi, bo to jest jednak zupełnie co innego. Ja tam pokazałem taki slajd, jak działa osocze. Tam to nie tylko przeciwciała, tam jest jeszcze parę innych rzeczy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te preparaty immunoglobulin, to uważam, że to w pewnym sensie jest porównywalne. No to zobaczymy. No i na koniec takie pytanie rzeczywiście podsumowujące w zasadzie. Czy pan profesor sądzi, że pandemia jest w odwrocie? Proszę Państwa, życzyłbym sobie, żeby pandemia była w odwrocie, ale muszę niestety powiedzieć, że mam przekonanie graniczące z pewnością, że pandemia w odwrocie nie jest. To, co się dzieje w tej chwili w wielu krajach, te liczby zakażeń niestety pokazują, że no, do końca pandemii jeszcze trochę. Jeżeli będzie ta pandemia szła tropem Hiszpanki, no, takiej no, najprostszej do porównania pandemii, ostatniej wielkiej pandemii na świecie przed COVID-19, no to czeka nas przynajmniej jeszcze rok, półtora roku zmagania z tą pandemią. Ja myślę, że my, tak jak już wielokrotnie to było mówione w różnych forach, że my się tego wirusa niestety nie pozbędziemy. Jeżeli on, jego mutagenność czy nowe warianty nie będą na tyle istotne, to on stanie się po prostu wirusem sezonowym, który pewnie od czasu do czasu trochę ludzi zachoruje, niestety trochę ludzi umrze, tak jak jest to zresztą w przypadku grypy. Natomiast największy problem będzie taki, jeżeli
pojawi się mutant, który przełamie odporność poszczepienną, bo nie oszukujmy się, nasz ten preparat, który próbujemy, badamy, on nie ma nic wspólnego ze szczepionką. Jego zakres działania to jest ograniczony, natomiast jedyne działanie, które może spowodować, że pandemia będzie w odwrocie, czy pandemia ustąpi, to jest szczepienie, skuteczne szczepienie, ale chyba czeka nas jednak serial pod tytułem dawki przypominające w kolejnych sezonach przeciwko COVID-19. No ale żeby się zaszczepić dodatkowo, to trzeba się zaszczepić przede wszystkim podstawowo, więc też zdecydowanie tak. Zrobić coś, żeby tak zbliżyć się do tej odporności, tak, zbiorowiskowej, o której było dwa tygodnie temu. Tutaj, tak, to mówimy, ja tylko jeszcze wspomnę, skoro mówimy o odporności zbiorowiskowej, stadnej, niektórzy mówią, to ja tylko Państwu chcę zwrócić uwagę, że my do końca nie wiemy, ile ta odporność i co to znaczy w przypadku COVID-19, jaki odsetek może być zaszczepiony. Bo jeżeli prześledzicie Państwo tak zwaną odporność stadną w różnych chorobach, to my mamy tam wahanie od 50 do 95%. Osób zimmunizowanych, nieważne czy szczepionką, czy przechorowaniem. A więc my tak naprawdę, no tu koledzy niektórzy mówią 60, 70, 80%. Ja nie wiem ile, naprawdę nie wiem. Także to im więcej, tym lepiej oczywiście. Tak. Także to już jest 20 wybiła, także dziękuję panu serdecznie, panie profesorze. Dziękuję państwu za udział i za zadawanie pytań. Spotkamy się za dwa tygodnie, ale to będzie niespodzianka. Nie tylko dla państwa, ale też dla nas. Jeszcze nie wiemy, kto będzie gospodarzem, gościem naszego spotkania za dwa tygodnie 8 września i o czym będzie to spotkanie. Tym bardziej zapraszamy za dwa tygodnie 8 września. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.